przenieśliśmy się z Zimbabwe do Botswany na jednodniowy pobyt w Parku Narodowym Chobe. Życie w parku będziemy obserwować ze stateczku płynącego po rzece Chobe na granicy Botswany i Namibii. Park jest rezerwatem o powierzchni 10,5 tysiąca km kwadratowych. Utworzono go w 1966 roku. Jacana albo długoszpon afrykański. Ibis czarny. Ptak z gatunku bocianowatych. Poluje na węże. Hipopotamy prowadzą ziemnowodny tryb życia. W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie, a dopiero o zmierzchu i nocą pasą się na trawie w pobliżu wody. Jedzą także rośliny wodne. Hipopotamy, mimo pozorów dobroduszności, są jednymi z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych ssaków, szczególnie wtedy, gdy uznają, że zostało naruszone ich terytorium. Znane są przypadki ataków na ludzi. Średnia waga dorosłych samców wynosi ponad 1,5 tony. Stare samce mogą ważyć nawet ponad 3 tony. Długość zębów dochodzi do 30 cm, a paszczę mogą rozwierać nawet do szerokości 1 metra. Ludzie potrafią biegać szybkością od 30 do nawet 50 km na godzinę. Skóra ma około 4 cm grubości. Żyją do 50 lat. Bawoły osiągają do 170 cm wysokości w kłębie, a rozpiętość ich rogów może sięgać 1 metra. Ważą od 500 do 900 kg i żyją do 20 lat. Mają niewielu naturalnych wrogów poza człowiekiem. Potrafią skutecznie bronić się nawet przed stadem lwów. Podstawowe stado składa się z dojrzałych samic i ich potomstwa. Ciele pozostaje pod opieką krowy do 2 lat. Starsze byki są odganiane ze stada i tworzą grupy kawalerów. Antylopy wodne z charakterystycznym kółkiem na zadzie. Ich nazwa wywodzi się z tego, że w sytuacji zagrożenia uciekają do wody. Park słynie z ogromnej populacji słoni, których żyje tu około 50 tysięcy. Tak duża liczba słoni stanowi wielki problem dla zarządu parku. Do tego stopnia, że rozważano nawet ich kontrolowany odstrzał. Słonie żyją w grupach rodzinnych tworzonych przez samice i młode słonie. Stadu przewodzi dorosła samica. Słoń to największe żyjące współcześnie zwierzę. Samiec może osiągać wysokość nieco ponad 4 metry i ważyć od 4 do 6 ton. Uszy osiągają do 1,5 metra długości. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 14-15 lat. Po 22 miesiącach ciąży rodzi się słoniątko ważące około 110 kg. Karmione jest przez matkę 2 lata, a nawet dłużej. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy tylko osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Dorosłe samce żyją samotnie i dostęp do stada mają tylko wówczas, gdy samica jest w okresie rój.
Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe u dużych osobników przekracza 200 kg oraz 200 litrów wody. Słonie najczęściej umierają śmiercią głodową około 70 roku życia z powodu straty wszystkich zębów, co uniemożliwia im dalsze pobieranie pokarmu. Pełni wrażeń wracamy wzdłuż granicy z Namibią, by po krótkiej podróży autobusem dotrzeć do naszego hotelu Victoria Falls w Zimbabwe.